No, witamy Was bardzo gorąco. Ja Was witam bardzo gorąco po przerwie. Dzisiaj skład bardzo ciekawy, bo to jest skład, można powiedzieć, mocno związany z boxing.pl. Przede wszystkim oczywiście nasz fantastyczny Andrzej. Andrzej Pastuszek, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, świetnie, że wrócił Marek. Dzisiaj niestety być może jeszcze wpadnie Kacper, zobaczymy jak to będzie, ale wracamy już powoli do oryginalnego Dream Teamu. Także za tydzień już pewnie będziemy w komplecie. Tak, Kacper wczoraj komentował galę w Radomsku. Dzisiaj coś tam się działo i mówił, że może dojedzie, ale zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, no tematów jest dzisiaj nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo na czym skończyć, bo były rzeczy świetne, była świetna walka Bama, oczywiście był no Canelo GGG, to oczywiście od tego zaczniemy, natomiast też sporo się działo, jeśli chodzi o Polaków, dochodzą newsy z wagi ciężkiej, więc no, bez dalszej zwłoki rozpoczynamy. Canelo GGG, koniec trylogii, słuchajcie, no 2-0, taki jest oficjalny bilans, 2-0 dla Canelo. Ja napisałem nie po raz pierwszy, to najbardziej niepotrzebna walka w karierze Golovkina. Dwie najważniejsze informacje z tej walki, tak mi się wydaje na ten moment, Canelo Alvarez do Golovkina po walce. Thank you so much, my friend. Thank you for everything. Atmosfera, można powiedzieć, prawie jak na jakimś ślubie. No i pieniążki, oczywiście kochane pieniążki, 45 milionów Canelo Alvarez, 20 milionów Gianni Golovkin. Tak, trzeba powiedzieć, że jednak te walki z Golovkinem legitymizowały tę karierę Canelo Alvareza. Oczywiście nie zgadzamy się tu z werdyktami w pierwszych dwóch walkach. No może nie oczywiście, bo są tacy, którzy uważają, że w drugiej padł zasłużony wynik. Natomiast moim zdaniem dwie pierwsze, tak jak ty chyba uważasz, dwie pierwsze walki wygrał Golovkin. Niemniej poziom, jaki pokazał w tych pojedynkach Canelo, rzeczywiście to było potwierdzenie jego dużej klasy. Wielu powątpiewało, że w ogóle do tych walk z Golovkinem dojdzie, jednak doszło. Natomiast ta trzecia walka, no tutaj pierwsze zwycięstwo Canelo Alvareza, ale tego się spodziewaliśmy. Widać było, że to nie jest już ten sam GGG, że jego reakcje są spóźnione, że nie potrafi utrzymać tempa, że cały czas przed nim o krok jest Canelo Alvarez dopiero w tej końcówce walki, ale to oczywiście dzięki temu, że Alvarez troszeczkę zwolnił tempo, tego też można się było spodziewać. No, twierdzić, że niepotrzebna walka. GGG na pewno zarobił sporą sumkę, być może rzeczywiście wierzył, że da radę ograć Canelo Alvareza, ale najbardziej przewidywany rezultat się spełnił. To, że jednak Golovkin jest zbyt twardy, żeby przegrać przed czasem, a jednocześnie za mało już ma argumentów bokserskich, żeby pokonać Canelo. Ale jest to ten sam Canelo Alvarez, którego widzieliśmy z Danem Jacobsem i ten sam, moim zdaniem, którego widzieliśmy to jest z Dimitrijem Bivolem. To nie jest zawodnik, który tutaj zrobił jakiś postęp albo poszedł krok w tył z Bivolem. To jest po prostu inny przeciwnik. Przeciwnik, który miał prawie same deficyty w tym pojedynku. Mówię o Golovkinie, natomiast Bivol ma dużo, dużo przewag nad Canelo Alvarezem i będzie też niesłychanie ciekawe, jaki będzie następny krok sztabu Canelo Alvareza. Ta wiara wygraną Golovkina. Ta wiara była duża, bo widzę, że bardzo dużo jest ludzi rozczarowanych. Czy ta wiara była uzasadniona? Nie była uzasadniona. Patrząc na ostatnie pojedynki, patrząc na walkę jeszcze sprzed kilku lat GGG z Danielem Jacobsem, a na to, co zrobił z tym samym zawodnikiem Canelo, no spadek, zjazd, nie jest może jakiś gwałtowny Golovkina, ale jest bardzo wyraźny już od lat i tutaj te nadzieje się opierały na tym, że no, chyba na stylach walki, no ale regres Golovkina jest już tak duży, że tutaj było to widoczne, widać było w walce z Muratą, że już w tamtym pojedynku miał spore kryzysy,
były ciosy, których nie widział. To samo było w tej walce z Canelo Alvarezem. Reakcje są wyraźnie spóźnione, głowki na praca nóg nie jest ta sama. Właściwie no już w każdym elemencie Golovkin nie jest tym samym pięściarzem, którym był wczoraj. Takim to, co się rzucało w oczy, to aż się prosiło o te ciosy na dół, których brakuje u Golovkina, bo Canelo już od połowy walki odpuszczał drugie części rund. Te rundy można mu było zacząć wyrywać nieco wcześniej, ale nie było jeszcze to na to stać Golovkina. Dopiero kiedy Canelo stanął, kiedy to jego poruszanie, ten balans, to wahadło tułowiem ustało, dopiero te lewe proste Golovkina zaczęły dochodzić, bo ten lewy prosty był praktycznie nieistniejący w tym pojedynku w porównaniu z tym, co działo się w dwóch pierwszych walkach. Także no, zawdzięcza te rundy Golovkin tylko i wyłącznie temu, że Canelo Alvarez zwolnił tempo, nie wytrzymywał kondycyjnie, bo to nie były jakieś poprawki specjalnie Golovkina, tylko po prostu miał bardziej stacjonarny cel przed sobą, a kondycję GGG ciągle ma bardzo dobrą. No fantastyczne jest takie porównanie tych walk Alvareza z Bivołem i z Golovkinem, bo w obu tak mi się wydaje, że ta taktyka na Alvareza była podobna, taka walka na środku ringu, unikanie tych destrukcyjnych uderzeń, o ile się udawało, Alvareza i natychmiastowe karcenie Meksykanina, no ale do tego jest potrzebna właśnie ta szybkość, refleks, o czym mówisz. Tego Golovkin niestety już nie ma. Miał jakiś Golovkin sposób na te ciosy na dół Canelo, szczególnie na początku. On tak szybko odskakiwał, szybkie odskoki, no ale te odskoki go wyrzucały jak gdyby poza ten no, dystans, po którym można było szybko z kolei doskoczyć, więc z jego strony ta walka wyglądała jakoś tak, no, chcąc, nie chcąc, pasywnie. I też tak, wydaje mi się, że Canelo doskonale się tego Golovkina nauczył, nie? Że to, co sprawiało dawniej problemy przeciwnikom Golovkina praktycznie wszystkim, to overhandy, ciosy ładowane z góry. Canelo świetnie sobie z tym radzi od dawna, że pomaga mu w tym ta garda wysoka, kapitalny ruch tej całej góry. Tak. Przede wszystkim było tego wyłączenia lewego prostego, no odbiwało odróżnia Golovkina to, że jednak nie potrafi tych dłuższych kombinacji ciosów prostych zastosować. Te pierwsze 2-3 ciosy Canelo je przewiduje, potrafił ich uniknąć, natomiast Bivol ładował w niego całe serie i to były przeważnie też takie akcje wyprzedzające. Golovkina dzisiaj nie stać na taki boks, na takie szybkie ciosy proste, które zaskakiwałyby Canelo, natomiast Bivol robi to znakomicie. On cały czas był pół kroku przed Canelo, tutaj z kolei Golovkin był cały czas pół kroku z tyłu, czytał jego boks znakomicie. Canelo Alvarez bardzo ładnie sobie radził, nawet widać pewne elementy walki inside, kiedy tam popychał przed ramieniem Golovkina, takie krótkie ciosy z góry bił, czy też te potężne ciosy na dół, ten prawy pod lewy łokieć lokowany niemal non-stop, który miał też tę lewą rękę Golovkina trzymać w szachu, to potem przejścia na górę. Canelo Alvarez doskonale przygotowany do tego pojedynku, wydawało się, że być może wygra ten pojedynek bardzo wyraźnie, natomiast po raz kolejny ten jego silnik zawiódł, już piąta, szósta, siódma runda, już było widać, że odpuszcza drugie połowy rund, ale Golovkin nie był w stanie wtedy przydusić, nie był w stanie tego wykorzystać, nawet już w tych ostatnich rundach, tak jak mówiłem, zabrakło najbardziej tych ciosów na dół, które naprawdę mogły tego podmęczonego Alvareza osłabić, już później precyzja ciosów Canelo również nie była ta sama. Programowe, planowe zwycięstwo Canelo, natomiast jeśli wybiegamy naprzód do tego rewanżu ewentualnego z Bivołem, to nie widać tutaj niczego, co by specjalnie się poprawiło, co miałoby być jakimś sposobem na Bivoła i tak jak już powiedziałem, bardzo ciekawe, jak rozegra to teraz sztab Canelo Alvareza. Najciekawiej chyba wypadł wczoraj śpiewak z Kazachstanu, jeśli chodzi o Kazachstan. Andrzeja, jak punktowałeś, słuchaj, jak punktowałeś tę walkę? No 115, 113 bądź 116, 112. Myślę, że te ostatnie rundy dzięki aktywności Golovkina przypadły na jego konto. Pierwsza runda też
też tam jeszcze niewiele się działo, natomiast pierwsza połowa walki, no zdecydowanie dla Canelo Alvareza, jednak bardzo, bardzo mało skuteczny był Gennady Golovkin, głównie przez to, że ten jego lewy prosty, którym tak karcił Canelo Alvareza wczoraj nie działał. Jedna rzecz to jest ten ruch i wahadłowy, poruszanie tułowiem głową, ale druga rzecz, że ten timing Golovkina tam już nic nie wygląda tak samo w tym boksie Kazacha. On już pociąga za spust wolniej i wielokrotnie w tym pojedynku, w tej pierwszej połowie walki, po prostu Canelo go wyprzedzał. Wyprzedzał jego intencje, wyprzedzał jego akcje. Wiedział już wcześniej, co planuje Golovkin, natomiast w drugim pojedynku na przykład to była fantastyczna walka, fantastycznie zmieniało się to, jak obaj właśnie rozpracowywali swoje akcje, wnosili cały czas nowe rzeczy. Tutaj Canelo cały czas pół kroku przed Gennadyjem Golovkinem, dopóki nie zwolnił tempa, dopóki nie w centrum ta jego głowa, dopóki to poruszanie się nie zwolniło i później był już łatwiejszym celem dla tego lewego prostego Golovkina, którym zaczynał akcję. Natomiast walka była dobra jak na wszelkie okoliczności, bo można było się spodziewać nawet, że Golovkin wypadnie jeszcze słabiej, natomiast sprężył się na Canelo Alvareza, ale max Golovkina w tej chwili to już jest oczywiście dużo, dużo mniej niż kilka lat temu. Czyli taka punktacja, słuchaj, 11-1 na przykład, nie wiem, to może trochę histeria. Gdyby się uprzeć, można by było, dlatego że nawet gdy Golovkin był już agresywny, a Canelo na wstecznym, to też były rundy, w których można byłoby się upierać, że Canelo zadał i tak lepsze ciosy z tej defensywy, nawet stojąc tyłem do linii, także można było punktować różnie, ponieważ trochę zmieniła się optyka tej walki, to już te rundy zaczęły przypadać na korzyść Golovkina, bo on już wypadał w nich nieco lepiej niż w tej pierwszej części pojedynku, że zaczął być agresorem, natomiast gdyby tam liczyć ciosy, no to rzeczywiście można by pewnie było to widzieć bardzo, bardzo wyraźnie dla Canelo Alvareza. No tak, tutaj wynik Canelo Bivol. No mówiliśmy sekundę o tym. Z Bivolem nie ma to sensu, no ale jest Canelo w dalszym ciągu może walczyć z każdym, wiadomo, no ale przede wszystkim się mówi o walkach z pięściarzami o meksykańskich korzeniach. On się od tych walk trochę odciął. Co myślisz o tym? Powiedz mi. Ja bardzo bym chciał zobaczyć jego pojedynek z Benavidezem. To myślę, że byłaby fantastyczna walka, bo jeśli patrzymy na przewagi Canelo, przewagi Bivola, no to Canelo, można widzieć jego wyższość, jeśli chodzi o siłę pojedynczego ciosu, ale to też nie będzie jakaś drastyczna różnica, dlatego że Bivol to jest klasyczny zawodnik wagi półciężkiej, może nie największy, ale jednak półciężki, natomiast szybkość, refleks, poruszanie się, to wszystko jest na korzyść Bivola. IQ, no powiedzmy, że mają porównywalne, ale tu nie chodzi o to, kto kogo przechytrzy, tylko o to, że po prostu więcej atrybutów ma Bivol. Ten jego boks dystansowy, szybkie ręce, timing, precyzja i to, że on aktywnie boksuje, potrafi boksować aktywnie przez 3 minuty, to jest naprawdę bardzo zła wiadomość dla Canelo Alvareza. A ten cios Alvareza już w wadze półciężkiej, no też nie będzie już, też już nie będzie taki mityczny. On nie powali, nie zmieni losów walki jednym uderzeniem z Bivolem, także ciężko będzie tutaj z tego wybrnąć. Na pewno Canelo ma ambicje, żeby się zrewanżować, ale rzeczywiście pojedynek z Benavidezem to na pewno bardzo duże pieniądze, bardzo efektowna walka i pewnie coś, co chcielibyśmy zobaczyć w tej chwili najbardziej. Z mojej strony to takiego pojedynku bardzo, bardzo bym oczekiwał. Tak, a Golovkin nadal chce walczyć, nie chce odejść. Po tej dosyć takiej, no nie wiem, ja mam mieszane uczucia, czy to jest zasmucająca walka, czy to jest z Canelo, czy tak naprawdę należy się cieszyć z tego, że Golovkina jeszcze stać na tak dużo
Trudno powiedzieć, a tutaj już sięgają po niego Zależy z jakiej młodzi. perspektywy na to spojrzeć, jak z perspektywy dawnego dominatora, no to rzeczywiście może było to trochę smutne, można wracać do tamtej kariery Golovkina, która nie do końca może wykorzystała wszelkie możliwości i to nie ze względu na to, co chciał zrobić Kazach, a raczej ze względu na przeciwników, którzy bardzo długo i bardzo mocno go unikali, aż ten jego prime powoli zaczął się kończyć. On oczywiście zestarzał się fantastycznie, ale jednak ten Golovkin sprzed kilku lat, no, porównując go do Golovkina z walki z Canelo, no, różnica widać w każdym elemencie, nie ma co się tutaj oszukiwać. To nie jest ten sam GGG. Oczywiście ciągle fajnie ogląda się go w ringu, ale no, on sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Pewnie jeszcze nie jednego zawodnika jest w stanie pokonać, natomiast no, moim zdaniem dużo brakuje do tego, co było kilka lat temu. No a Chris Eubank, który już niedługo będzie jednym prawda, z najgłośniejszych pięściarzy pewnie czasowo, przynajmniej w ten weekend, który się to odbędzie. Chris Eubank młodszy, Conor Benn, no to będzie walka, która ekscytuje wszystkich na wyspach, no ale Chris Eubank już w tej chwili po raz kolejny wyciąga rękę po, że tak powiem, jego zdaniem truchło Golovkina. Oczywiście on się może tutaj bardzo, bardzo zawieść, natomiast moje pytanie, słuchaj, do ciebie jest takie, jak myślisz, czy Golovkin się pokusi na, no myślę, niezłe pieniądze od ekipy Eubanka? Trudno powiedzieć. Jakie szanse? O ile taki pojedynek z Canelo i porażka żadnej ujmy absolutnie Golovkinowi nie przynosi, o tyle już porażka z Chrisem Eubankiem juniorem, no to było na pewno by bardzo smutne dla fanów Gennadija Golovkina. No pewnie trzeba by się spodziewać dalszego regresu tych umiejętności Kazacha i no nie wiem, ja jego sztabowi pewnie odradzałbym tę walkę, ona ciągle jest wygrywalna, natomiast pieniądze pewnie też będą całkiem spore. Nie sposób powiedzieć, jak pokieruje swoją karierą Kazach, natomiast jeśli te wypłaty będą godne, a pewnie będą, no to myślę, że może się skusić, no bo zawsze jest pamięć o tych dawnych latach, zawsze nadzieja, że da się chociażby w 70-80% wrócić do tego, co było. Kiedyś Chris Eubank nie stanowiłby większego problemu dla Golovkina, dlatego być może jeszcze na takie pojedynki chciałby się skusić Triple G, ale to już będą pojedynki ryzykowne. Tak, ten komentarz, zgadzam się oczywiście, jasne, płakałbym krwawymi łzami, jakby to nieudolna kopia Roya, tu chodzi tak o Chrisa Eubanka młodszego, zbiłaby Triple G. Ja tu jeszcze zarzucę ten slajdzik, który jest na naszej okładce. Słuchaj, co myślisz o tych intencjach? Czy to jest teatrzyk? Jak to? Tyle fajnych słów w sumie po walce, prawda? Ja myślę, że to nie jest teatrzyk, po prostu 36 bardzo mocnych rund sobie dali, jeden i drugi docenia klasę swojego przeciwnika, nawet jeśli Golovkin doskonale wie, że wygrał pierwszy pojedynek, no to tam też trzeba było być pełnym podziwu dla twardości, odporności Canelo Alvareza, który pokazał, że już jest fantastycznym pięściarzem. Tamten Golovkin kruszył swoich przeciwników, natomiast Alvarez trzymał się bardzo dobrze. W drugim pojedynku zawalczył w meksykańskim stylu, napierał na Golovkina, dał mu taką walkę, jakiej zawsze Gennadij Golovkin chciał. Także myślę, że jednak jest tu bardzo duży obustronny szacunek. Canelo był uważany za tchórza, który unikał walki z Golovkinem. Ta walka była odwlekana w czasie, dlatego też tu może nie do końca pomiędzy samymi zawodnikami była ta zła krew, ale jednak było to wszystko podsycane przez obozy jednej i drugiej strony. Natomiast po 36 rundach naprawdę twardej walki myślę, że podziękowali sobie za to. Jestem zdania, że też Canelo w pewnym sensie przedłużył ten prime, albo to
powolne schodzenie z prime Golovkina, dlatego że taki wielki przeciwnik jeszcze bardzo dużo wyzwolił z Golovkina, że dzięki temu ta kariera potrwała dłużej, natomiast z drugiej strony Canelo naprawdę nauczył się bardzo, bardzo dużo w pojedynkach z Golovkinem, które, tak jak wspominałem, legitymizują jego karierę, że do takiego tuza wyszedł i stoczył z nim dwa równe pojedynki, znaczy no, w tym trzecim był lepszy. Pierwszy, tu się zgadzamy, pewnie wyraźnie wygrał Golovkin, natomiast w drugim pokazał wielką klasę Canelo Alvarez. W trzecim ją potwierdził, Golovkin już nie był w stanie dotrzymać mu kroku. Ja miałem remis. Szczerze mówiąc, o, tutaj jeszcze jeden slajdik wrzucimy z punktacją. Słuchaj, no tak się mówi o tym, że to jest, że punktacja jest przegięta w drugą stronę. Słyszałem takie plotki też o tym, że po prostu wiąże się to z opieką Herna, że nie ma opieki Golden Boya w tej chwili nad Canelo i stąd takie zmiany. W każdym razie ja widziałem dużo ludzi takich punktujących ze świata boksu znanych, którzy punktowali 8-4, ty punktowałeś 7-5 nawet. Więc wydaje mi się, że tutaj ta walka wcale nie była taka łatwa do punktowania. Było kilka dosyć bliskich rund. Było, natomiast wyraźnym zwycięzcą jednak jest Canelo Alvarez. Canelo. Jest to kwestia rozmiaru tego zwycięstwa, dlatego tu też jakichś tam wielkich kontrowersji nie powinno być. Sędziowie, jak domyślam się, sugerowali tym, że walka zmieniła oblicze, że Golovkin zaczął mieć więcej do powiedzenia, natomiast wygrana Canelo była ani przez moment tak naprawdę nie zagrożona w tym pojedynku. Wszystko było pod jego kontrolą, jeśli chodzi o kartę sędziowskie, no to wiadomo. Wiadomo było, jaka była sytuacja w tej walce, to Canelo Alvarez prowadził, także to dla mnie nie ma wielkiego znaczenia, niczego bym się tu nie doszukiwał. Gdyby to było niezasłużone zwycięstwo Golovkina, no to wtedy mogłoby być jakieś wielkie zdziwienie, ale tutaj po prostu docenienie tej klasy Kazacha i moim zdaniem tylko tyle. To walka chyba bez wpływu, nie? Na rankingi pound for pound. Tak. Golovkin nie był wyzwaniem tutaj. Myślę, że było dużo sentymentu przed tym pojedynkiem wśród fanów Golovkina, ale tak naprawdę nie było podstaw, żeby wierzyć, że nagle zobaczymy Golovkina sprzed kilku lat, bo tego Golovkina już nie ma. Już była walka z Derevianchenką, którą moim zdaniem minimalnie przegrał. I nic na korzyść GGG nie zmieniło się od tamtego czasu. Ten pojedynek korespondencyjny z Jacobsem, mimo że jeszcze lepsza wersja Golovkina walczyła z Danielem, pokazał, że to Canelo jest teraz zawodnikiem o te co najmniej półki lepszym niż Gennady Golovkin. No niestety na tym, że dwie pierwsze walki mogły pójść na korzyść Golovkina, nie można było opierać nadziei, dlatego że minęło kilka lat, a regres Golovkina jest widoczny i same chęci, sama zła krew czy wielkie aspiracje to nie zmienią tego, że regres trwa od kilku lat. Słyszałem, że Canelo miał kontuzję, on sam o tym oczywiście mówił, ale tam wyszły szczegóły, uszkodzenie chrząstki trójkątnej. To taką kontuzję to pewnie kojarzysz z boksu. To jest tutaj staw między nadgarstkiem a kością łokciową. W każdym razie Canelo czeka przerwa. Łomaczenko twierdzi, że Golovkin według niego miał problemy ze zdrowiem. On tu mówił o prawej ręce, bo przez no, spore fragmenty bił jednak głównie lewą ręką. To taka teoria. Naprawdę trudno się do tego odnosić po pojedynku, do tych wszelkich spekulacji o kontuzjach, czy one były, czy one nie były. Naprawdę nie sposób powiedzieć. Głównie jest to tłumaczone po jakichś nieudanych pojedynkach wychodzą te sprawy kontuzji, chociaż nie zawsze oczywiście jest adrenalina. Jeśli to były poważne urazy, no to nie trzeba było wychodzić do ringu. Ja z dużą rezerwą się do tego odnoszę. Być może tak było, ale jeśli chodzi o Golovkina, no to jednak
jednak ten wiek, stoczone pojedynki, powolny, bardzo spowolniony, ale jednak regres, to już było widoczne z Muratą we wcześniejszych walkach. Także tutaj nic nowego nie widzieliśmy w wykonaniu Gennadija Golovkina. Niestety, te nadzieje, to było wszystko myślenie życzeniowe. Patrząc chłodno, realnie na ostatnie pojedynki obydwu, to nie było wielkich podstaw, żeby wierzyć w wyrównany bardzo pojedynek, bo mimo tego, że można było punktować różnie, to on tak i nie był, kontrolował tę walkę Canelo Alvarez. Jeśli odwoływali się niektórzy co do walki z Bivołem, to tak jak mówiłem, Bivoł ma bardzo dużo argumentów, których obecny Gennadij Golovkin nie ma. Praca nóg, rozmiary, szybkość, kondycja, świeżość. On jest w swoich najlepszych latach, ma bardzo dużo atutów na Canelo, których już po prostu Gennadij Golovkin nie ma. Tak, tutaj się nasz kolega pyta jeszcze raz o ten remis. No słuchaj, ja punktowałem, też się ujawnię, trudno, wyrzucę wszystko z siebie. Ja punktowałem tę walkę w okolicach 9 do 3 mniej więcej. 9 do 3, bo tak mówię mniej więcej, bo 9 do 3 powiedzmy do, od 10-2 do 8-4 wydawało mi się takim, no powiedzmy dosyć prostą punktacją. Jeśli ktoś punktował trochę inaczej, nie mam jakichś absolutnych tak, bólów tutaj. Tak, dlatego, że Golovkin nie wygrał wyraźnie tych rund. Jeśli one były wygrane, to tym, tak jak powiedziałem, że zepchnął Canelo Alvareza na wsteczny, że był aktywniejszy. Natomiast jeśli mówimy tutaj o ciosach, jeśli by już naprawdę mocno przyglądać się każdej z rund, tak jak powinni to robić sędziowie jako oddzielna całość, nie odwołując się do tego, że walka trochę zmieniła oblicze, charakter, no to można wypunktować bardzo wysoko dla Canelo Alvareza, dlatego że w tych rundach wygranych przez Golovkina on też nie dominował. On po prostu zaczął boksować nieco aktywniej i był bardziej agresywny. Natomiast niekoniecznie wiązało się to z dużą skutecznością. Także tutaj wysokie punktowanie dla Canelo również jak najbardziej usprawiedliwione. Z drugiej strony sędziowie też mogli się asekurować, żeby nie było potem znowu pretensji, że Canelo jest faworyzowany, to może tam te bardziej wyrównane rundy po prostu dali Gennadijowi Golovkinowi na pocieszenie. Alvarez, wiesz, tak zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą w związku z tą walką, bo oprócz oczywiście tego wybiegania w przyszłość. A słuchaj, jeszcze jedno pytanie a propos Golovkina. Słuchaj, leży na stole walka z Charlo, bo tak nie chcemy widzieć go na kolanach, Golovkina na kolanach, nie chcemy. Nigdy nie był, nigdy nie leżał, niech tak zostanie. No ale słuchaj, leży ta walka jednak, powiedzmy, i no i co, bierzemy ją? No myślę, że Golovkin, jeśli byłyby to duże pieniądze, wziąłby ten pojedynek i myślę, że to też skończyłoby się prawdopodobnie werdyktem punktowym, ale na korzyść Charlo, jeśli German już naprawdę fajnie zaboksował z Derevianchenką, widać było, że też w tym swoim boksie zrobił spory postęp. Także myślę, że Golovkin wziąłby taki pojedynek i też to by też była decyzja na kolanach. Myślę, że Golovkina nigdy nie zobaczymy. W sensie dosłownym oczywiście. Tak. Nikt nie wie, co ludzie robią w domu. W każdym razie, czy Canelo, wracając do Canelo, słuchaj, takie pytanie. Czy Canelo ma jakiś, czy zaczął jakiś lekki zjazd? Czy on jest nadal w piku swojej kariery, czy te 17 lat się musiało jakoś odbić, bo to jest ponad 60 walk, często trudnych. Czy on jest w piku, czy powiedzmy już zaczyna... Moim zdaniem, jeśli jest to jakiś zjazd, to bardzo, bardzo delikatny. W ogóle nie sugerowałbym się walką z Bivołem, bo wiedzieliśmy, że to będzie piekielnie przeciwnik trudny dla Canelo, zwłaszcza, że jest to kategoria półciężka. Jeśli pik Canelo był na przykład w walce z Kowaliowem, no to przypomnijmy sobie, że to wcale nie był taki łatwy pojedynek dla Canelo z upadłą wersją Sergeja Kowaliowa, który miał tam naprawdę sporo do powiedzenia. Plan
taktyczny Canelo ostatecznie wypalił, natomiast Kowaliow nie jest już zawodnikiem twardym i między innymi dzięki temu do tego doszło, ale czy tamten Alvarez był lepszy od Alvareza w pojedynku z Biwołem? Nie sądzę, że był lepszy. To przeciwnik był znacznie trudniejszy. Biwoł, obecny Biwoł, a tamten Kowaliow, to jest różnica jednej półki. Także to trudno powiedzieć. Dopiero inne pojedynki dałyby nam odpowiedź na to pytanie z innym przeciwnikiem, bo Biwoł jest koszmarem stylowym dla Canelo Alvareza. Walka przed walką wieczoru. Bam Rodriguez, Jesse Bam Rodriguez, Israel Gonzalez. No tak, ja tak sobie myślałem, że to będzie taka realna walka tygodnia, chociaż rzeczywiście tu się trzeba było z tym spierać, no bo wiadomo, no tutaj wielkie pieniądze, wiadomo, gdzie leżały, gdzie stały. Natomiast cóż, no chyba nie zawiodła nas, prawda? Nie zawiodła. Można by było ewentualnie się zastanawiać, czy zawiódł troszeczkę Bam, ale walka na pewno nie zawiodła. Wydaje mi się, że on zaczął ten pojedynek trochę za bardzo agresywnie i trochę moim zdaniem się przeliczył. Chyba nie liczył na to, że aż tak groźnym przeciwnikiem będzie Gonzalez, ale ten był taktycznie znakomicie przygotowany do tego pojedynku. Pewne takie miałem retrospekcje nawet z walki Łomaczenki z Linaresem, który też tam świetnie Wasyla potrafił kontrować, znakomite ciosy proste, ciosy na dół, właściwie w każdym momencie był gotowy do zadawania ciosów. Gonzalez i Bam wielokrotnie płacił za to, że być może trochę mniej się ruszał na nogach, czasem troszeczkę był zbyt agresywny, za długo zostawał po swoich akcjach i był też niemiłosiernie karcony. Pokazał, że jest bardzo twardy, natomiast była to, myślę, że dla niego trudniejsza jednak walka niż się spodziewał. Świetny pojedynek, świetnie był przygotowany właśnie na tę leworęczność jego. Gonzalez doskonale pracował prawy prosty, te ciosy na dół były znakomite. Ta właśnie odwrotna pozycja już ma mniejsze znaczenie przy tej walce z bliska, tam fantastycznie operował tymi ciosami na dół Gonzalez. Bam również, ale to raczej były pojedyncze ciosy, a ten odpowiadał mu całymi kombinacjami. Bardzo twarda walka, świetna walka i dla mnie troszeczkę trudniejsza przeprawa dla Bama niż się spodziewałem, ale zaboksował znakomicie. Nie wybiło go z rezonu to, że przeciwnik jest kapitalnie przygotowany, tylko cały czas szukał na niego sposobu, cały czas starał się zmieniać ten swój boks tak, żeby zwyciężyć i już rzeczywiście w ostatnich rundach miał ten pojedynek pod kontrolą, już się zaczął świetnie dobierać do Gonzaleza. Natomiast pojedynek jako całość świetny, znakomity. Kapitalna garda, aktywna dojrzałość, te kontry z defensywy właśnie, podzielna defensywa, to jest cały Bam, już to pokazywał wcześniej. A ten Gonzalez to w zasadzie trochę jak Andrzej Gołota, nie? Tyle prób zdobycia pasa, też chyba 4, jeśli dobrze kojarzę, wszystkie bez powodzenia. No ale no, to nie jest tak zniszczony pięściarz oczywiście jak poprzedni rywale Bama, jak zniszczenie, w każdym razie jest to pięściarz młody jeszcze, 25-letni pięściarz. Nie ma tej sytuacji co z Rungi Wisajem i Kwadrasem, którzy są po tylu wojnach w innym wieku, są dużo starsi. Więc no tutaj miał rzeczywiście wyzwanie. Ja myślę, że Bam mógł troszeczkę tym swoim ostatnim pojedynkiem troszkę się za mocny poczuć, a tu jednak trzeba się mocno napracować na zwycięstwo. Tak. Moim zdaniem właśnie był troszeczkę zbyt otwarty w tym pojedynku, za bardzo poszedł po swoje, później już więcej wprowadził tego poruszania głową, tych swoich słynnych zejść, tej pracy nóg, natomiast też na dużo rzeczy w jego boksie był Gonzalez przygotowany, był na te prawe podbródkowe, po tym prześlizgnięciu się przygotowany, widać było, że wie, w których momentach kontrować, w których momentach uderzać i już kolejni przeciwnicy Bam musi mieć świadomość, że oni go oglądają non-stop, że oni się uczą jego boksu, on też będzie musiał cały czas
cały czas ewoluować, cały czas wprowadzać nowe elementy, bo jeśli on nie był tak bardzo znany do tej pory, to teraz już wszyscy bardzo dokładnie śledzą jego pojedynki. On już jest takim młodym klasykiem, już każdy ruch jego jest śledzany, uczą się na pamięć go przeciwnicy, którzy śledzą jego walki i razem z Robertem Garcią już będą musieli wykonywać kolejne kroki. Amo Williams, za chwilę przejdziemy do wagi ciężkiej, bo mamy sporo do gadania o wadze ciężkiej, ale jeszcze króciutko o dwóch walkach. Amo Williams, Kieron Conway, no tam nie widzieliśmy kandydata na mistrza. Williams się wydał dosyć przewidywalny na tle Conwaya, który no potrafił trudnić robotę, tylko brakuje mu chyba uderzenia, brakuje mu paru argumentów. No i Rosado Achmedow przegrał, pamiętamy, słynna walka z Gongorą, który prowadził, wygrywał i ten Gongora mu chyba taką bokserską męskość odebrał, bo widać było braki pewności siebie. Z drugiej strony no, tę walkę tak bezpiecznie z Rosado po prostu wygrał. Bezbarwnie wyglądał trochę. Z drugiej strony Rosado, no to chyba szkoda już go po prostu dla. Tak, gdyby doszło do tego jakiś czas temu, to zwycięstwo byłoby dużo bardziej cenne, dużo bardziej okazałe, natomiast w tej chwili już wielkiej wartości sportowej niestety Gabe Rosado nam nie dostarczy. Kontrolowana walka, ale tak jak mówiłeś, Achmedow miał być killerem, natomiast tutaj zaczyna iść w stronę bezpiecznego boksu i to też nie jest aż tak wyrafinowany pięściarz technicznie, żeby coś takiego miało mu przynieść powodzenie. Także pięściarz już w sporym stopniu niestety zweryfikowany. Nie, oczywiście ja mu nie odbieram drogi do chwały, natomiast tak jak powiedziałeś, już troszeczkę ten jego sufit troszeczkę widać, bo wydawało się, że zresztą on zmieniał swój boks, zmieniał trenerów. Wydaje się, że on musi poszukać takiej pięściarskiej tożsamości, zanim gdzieś wyżej będzie próbował wędrować. Ta gala miała być, kto to mówił? Grzesiek chyba Proksa mówił o tym, że najlepsza karta dla niego w tym roku. No, trochę ogólnie to rozczarowało. Patrząc tak całościowo, natomiast cóż, no, Bam potwierdził. Natomiast słuchaj, polećmy do wagi ciężkiej, bo mamy walki, o których się już głośno mówi w kontekście zapowiedzi. Ja parę słów jeszcze chciałem o Mahmudowie. Mahmudow taka, bo Mahmudow no, w tej walce wyszedł, on wygrał jednogłośnie, miał dwa razy Takama na deskach w pierwszej rundzie, w siódmej rundzie. Było to słynne takie potrząsanie grzywą chyba w stopniu niespotykanym tej pory. To co robił Mahmudow, oczywiście to potrząsanie grzywą to jest po takich akcjach, no, w których no, Mahmudow coś zrobił, albo usadził przeciwnika, posadził na dechy. No to są takie momenty, kiedy mówi, no to ja tutaj, prawda, rządzę. No i widać ewidentnie, słuchaj, że po pierwsze był, wydaje mi się, że on był, no i on cały czas jest strasznie wolny i na tle takiego 41-latka to po prostu wyszło. Ma problem w ogóle z małymi. Wyszedł jakiś taki brak tego ogrania bokserskiego, doświadczenia w ogóle odpowiednich sparingów. Już pomijam jakieś sprawy IQ, ale był taki wolny, stacjonarny, pasywny, no silny wiadomo, ale mógł, no. No, nie, no, no niestety te ograniczenia Mahmudowa już widać było we wcześniejszych pojedynkach. To jest kwestia tylko z kim go parować. Jeśli będzie to jakiś bombardier podobnych rozmiarów do niego, to zawsze będzie to ekscytująca walka, bo nie tylko potrafi uderzyć, potrafi też przyjąć. Widzieliśmy z Mariuszem Wachem, że było bardzo dużo interesujących momentów, natomiast jeśli on będzie miał przeciwnika, który jest śliski, którego trzeba będzie szukać w ringu, którego trzeba będzie przygotować jakoś ten prawy, no to będą na pewno problemy, dlatego wśród tych aspirantów do tronu
to go lokujemy dużo, dużo niżej niż ta czołówka prospektów, jeśli jego jeszcze można prospektów nazywać, te ograniczenia było widać we wcześniejszych pojedynkach. Ja byłem przekonany, że jednak będzie potrafił Takama zastopować. Oczywiście nie to jest najważniejsze, bardziej istotne jest to, że właśnie to jest kolejny zawodnik, którego limity, ograniczenia są bardzo, bardzo widoczne, że ta sama prawa ręka nie wystarczy, żeby zawojować wagę ciężką. Tu ktoś zostawia go z Efea Jagbą, bo to tacy zawodnicy, którzy no pewne podobieństwa są. To jest ta siła. Świetny pomysł, taki pojedynek, rewelacja. I tutaj miałbyś jakiegoś faworyta? Jednak chyba faworyzowałbym Efea Jagbę, ma dobry jab. Myślę, że jednak potrafiłby sobie lepiej ustawić Mahmudowa, którego tak specjalnie znowu ustawiać nie trzeba. Też obaj mają czym przyłożyć. No ale z ciosem Mahmudowa też jest, a Jagba nie jest tak trudny do trafienia. Jednak przewaga szybkości moim zdaniem byłaby tutaj po stronie Efea Jagby. Z kolei gdyby zaboksował z Jaredem Andersonem, no to myślę, że to byłby popis Big Baby na tle Mahmudowa. Skoro jesteśmy przy wadze ciężkiej, to jeszcze Mariusz Wach. Mariusz Wach, było parę takich, kilka smutnych walk, można powiedzieć. Paru pięściarzy, powiedzmy, no, dochodzi do, można powiedzieć, kresu swoich już możliwości sportowych, możliwości. Gabe Rosado, oczywiście mówiliśmy, no, Mariusz Wach na tle byłego cruzera, no, wypadł marnie. Tak, ta walka właśnie, walka z Wachem też sporo mówi teraz w perspektywie o Mahmudowie, że jednak tutaj, że Mariusz tam mu sporo krwi napsuł, natomiast Lerena to było do przewidzenia, że tutaj zawodnik jest dużo szybszy, dużo bardziej dynamiczny. Ja w ogóle nie jestem zdziwiony przebiegiem tego pojedynku. Myślałem dokładnie, że tak to będzie wyglądało. Mariusz Wach jest już na końcu swojej drogi. On nigdy nie był pięściarzem, który tej swojej fizyczności jakoś tam potrafi przeciwko mniejszym zawodnikom używać. Raczej to właśnie szybcy pięściarze byli dla niego wielkim problemem. Wchodził mu tam. No po prostu robił Lerena co chciał, te jego ciosy lewą ręką trafiały niemal za każdym razem. Mariusz już tych ciosów zupełnie nie widział, także no ja nie jestem absolutnie zdziwiony. Nie liczyłem na to, że w jakikolwiek sposób ten rozmiar Mariusza odegra znaczenie, raczej właśnie, że przewaga szybkości będzie czymś, z czym on sobie zupełnie nie poradzi, ale jako journeyman, już taki ekskluzywny journeyman, ciągle jego nazwisko na wielu kartach będzie mile widziane i pewnie jeszcze nie jeden pojedynek Mariusz Wach stoczy w takim charakterze. Bakole Mahmudow. Też fajna walka. Tak, tutaj jednak cenimy wyżej Martina. Tak, jeśli Bakole też potwierdził, że jest zawodnikiem odpornym na ciosy i tutaj nawet trafiony przez Mahmudowa, myślę, że przeżył to, natomiast bardzo łatwym celem dla tych kombinacji byłby Mahmudow. Tutaj też Bakole zdecydowanie postawił na Martina w takiej walce. Dwie niesamowite walki nam się kroją w no, takiej, powiedzmy, niespecjalnie odległej przyszłości. Mam na myśli Fury Joshua, bo tutaj została wysłana umowa, no, warunki zaakceptowane. Można powiedzieć, że czekamy na podpis Joshua. Wilder Usyk tu z kolei na razie jest to takie publiczne, powiedzmy. No też potwierdzenie, że Wilder mówi, czemu nie? Wziąłby tą walkę, ale słuchaj, czy myślisz, zacznijmy może od tej drugiej, czy myślisz, że Wilder weźmie walkę z Usykiem, czy raczej pójdzie w kierunku Andy'ego Ruiza? Obawiam się, że może być taka opcja, ale te pasy to też mają, to jest ogromny argument, który jednak Wildera może skusić. Mam nadzieję, że dojdzie do takich walk.
w innej konfiguracji, no trudno by się ekscytować tym, że Fury nie walczy z Usykiem, czyli dwóch najlepszych zawodników. Natomiast takie pojedynki, no to jest po prostu coś niezwykłego. Teoretycznie obaj przegrali ze swoimi niedoszłymi przeciwnikami, to znaczy Joshua został pokonany dwukrotnie przez Usyka, natomiast Wilder przez Fury'ego. Ale tutaj jest taka sytuacja, że te pojedynki są ekscytujące, zarówno jeden, jak i drugi. I to byłoby takie przedłużenie, taki wstęp ewentualnie do tego pojedynku Fury versus Usyk, ale tutaj obie pojedynki to mogą być skórki od banana i dla jednego, i dla drugiego. Wilder jest w tej chwili lekceważony, jeszcze poczekamy, co zaprezentuje z Heleniusem, natomiast jest to bardzo niebezpieczna walka dla Usyka. Naprawdę, naprawdę ciągle Wilder, jestem przekonany, że jest w stanie jednym uderzeniem skosić każdego przeciwnika i w tym sensie Usyk nie jest nieuchwytny, żaden pięściarz wagi ciężkiej nie jest nieuchwytny, pokazały to walki z Furym, a Wilder bije piekielnie mocno, jeszcze w jego przypadku zawsze może dojść do jakiegoś furiackiego ataku. To, czego z Furym tak często nie oglądaliśmy, ale tutaj przeciwko zawodnikowi słabszemu fizycznie, jakim jest Usyk, w porównaniu do Fury'ego on mógłby się skusić na jakieś ostre rzucanie cepami, to byłoby piekielnie niebezpieczne, nawet gdyby te ciosy nie do końca czysto trafiły, bo ja nie wierzę, bo mówi się o tych super szczękach, ale na takie ciosy to tutaj nie ma żadnej szczęki, także Fury, Joshua czy Usyk, Wilder, no fenomenalne pojedynki. Pomimo tego, że teoretycznie tu są zawodnicy przegrani, Wilder i Joshua, ale to są zupełnie inne zestawienia, zupełnie inne emocje i dla mnie bomba, gdyby doszło do takich pojedynków. No cypeliady Wildera to bardzo chcielibyśmy zobaczyć, więc walka pewnie Wildera z Usykiem, gdyby się miała odbyć, to przyszły rok, tak zgodnie z tym, co Usyk mówił, on tam musi się trochę doleczyć i pewnie pierwsza połowa przyszłego roku. Fury Joshua, który jest konkretny termin, czekamy. To mowa jest o 3 grudnia, stadion w Cardiff. Tutaj dostaliśmy jeszcze jedną zagadkę o Mahmudowi kontra Joka. No, panie Andrzeju. No powiedzmy że jednak Mahmudow, bo Joka naprawdę pokazał się z bardzo słabej strony, wygląda na zawodnika o kruchej konstrukcji też psychicznej i nie wiem, czy udźwignąłby na dłuższą metę pojedynek z kimś tak potwornie mocno bijącym jak Mahmudow, ale szanse pewnie byłyby większe niż z Bacola, ale jak pod pistoletem postawiłbym na Mahmudowa. Joyce Parker za tydzień. Tutaj nam kolega przypomina, że wszystko na Polsacie Sport. No ja nawet nie wiedziałem, że wszystko jest na Polsacie Sport. Wspaniale. Stevenson Conceição oczywiście. Tak, to też świetna walka. No słuchajcie, my o tym już trochę mówiliśmy. Jeśli chodzi o Joyce Parker, no to zapowiada się to rewelacyjnie, nie? To jest walka o coś, rzeczywiście. Tutaj wygrany może dostać walkę. Joyce Parker to jest takie klasyczne 50-50. Zależy z jakim nastawieniem wyjdą do walki. Parker musi być pobudzony, musi być skoncentrowany, dlatego że Joyce będzie napierał, będzie non-stop zadawał ciosy, natomiast Parker ma momenty znikania w takich pojedynkach, gdzie traci rundy właściwie przez swoją bierność. Nowy trener próbował to zmienić, rzeczywiście było lepiej w tym rewanżu z Derekiem Chisora, natomiast Joe Joyce będzie nieustannie siedział na Parkerze. No bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. Joyce też ma swoje atuty, ten jego lewy prosty, który jest niedoceniany. No myślę, że nie wiem, będziemy jeszcze robić przed tym program, czy już to będzie sobota. Joyce versus Parker. No poczekamy na naszego jeszcze Kacpra. Zobaczymy jak to tego. Ja uważam, że na tę walkę, ja się napalam bardzo na tę walkę, wiesz, więc ja uważam, że powinniśmy ją rozkminić, bo to jest po prostu naj,
No, stawka jest olbrzymia. Joyce no, ze względu na wiek, ja bardzo mocno z nim sympatyzuję po prostu. Postawiłem, jeśli dobrze pamiętam, na wygraną Parkera na punkty, ale z Joyce'em sympatyzuję ze względu na po prostu jego karierę, która jest, no, bardzo późno zaczął. Fajna postać poza ringiem, fajna postać w ringu. Jego się no, przy tych wszystkich zastrzeżeniach takich, można powiedzieć, od strony takiej, nie wiem, trenerskiej, nie? No, ja nie jestem trenerem, ale tak patrzę też trochę jako kibic, no to mnie się go świetnie ogląda. Ja nie mam, ale to właśnie nie do końca rozumiem to argumentowanie, podobnie było z tym naszym Adamem Kownackim. To są inne style, te błędy to był część boksu Adama Kownackiego, którego te falowe ataki czasem nie były przygotowane, ale jednak to sprawiało, że przeciwnik się cofał, że przeciwnik nie zadawał ciosów. Podobnie jest w przypadku Joyce'a. To są bardzo ciekawe style. Gdyby wszyscy boksowali tak samo, byli fantastycznie wyszkoleni technicznie, dokładnie budowali swoje akcje, to wszystko byłoby piekielnie nudne. Natomiast zawodnicy o takim stylu jak Joyce są ekscytujący, dlatego że oni gwarantują nam rozrywkę przez ten swój ciągły napór. Nie każdy by chciał oglądać, ja bym pewnie oglądał, ale dwóch Mayweatherów w ringu non-stop, cały czas takie same pojedynki szachowe, to naprawdę na dłuższą metę nie byłoby ciekawe. Natomiast tacy zawodnicy jak Joyce jednak, to jest ekscytujący boks. To jest styl, który sprawia, że na pewno padną mocne ciosy i w jedną, i w drugą stronę, dlatego że Joyce otwiera się, daje szansę swoim przeciwnikom, a jednocześnie sam te swoje ręce stara się bardzo często rozpuszczać. Także moim zdaniem takie style bardzo są ciekawym uzupełnieniem i dzięki temu boks ciągle świetnie się ogląda. Tutaj w trend od Kamila, bardzo cenny, w sobotę wieczorem boksy na trzy ekrany, Joyce Parker, Polsat Boxing Promotions 10, i Gala Matchroom Boxing Hughes kontra Galahad. No to jednak to główne okno na Joyce versus Parker. Tamte jednak na poboczne ekraniki. No słuchajcie, jak nas będziecie mocno kusić, to my tutaj my, no nie oprzemy się. Nie oprzemy się i zrobimy ten program przed niedzielą. Tutaj jest jeszcze jedna zagadka. Rozumiem, Marku, że jesteś z Joyce'em tym samym rocznikiem. No, wydaje mi się, że bliżej Luisa Ortiza i to tego stuletniego jednak tutaj. Natomiast no, nie zmienia to, że czuję no, pewne powinowactwo z Joyce'em. Taką ciężkość, wiesz, ogólną. Tutaj bym powiedział, Otto Wallin tutaj mógłby sprawić problemy Joyce'owi. No, szybkość Walina, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Jednak wiesz, Joyce nie ma takich dobrych nóg, żeby tutaj, no, Walin na starcie musiał się go tak strasznie obawiać. Słuchajcie, bo nasz konkurs 6x6 powoli się kończy i 5 z 6 rozstrzygnięć już poznaliśmy. Przypomnę, zwycięzca będzie naszym gościem w którymś z październikowych programów. Trzeba było tam wytypować 6 walk w wadze ciężkiej, ostatnią z serii. Właśnie z tej sześciowalkowej serii jest Joyce kontra Parker. Ten Joyce zyskuje, nie, z każdą walką jego konkurentów, bo Mahmudow wypadł marnie z Takamem. Kari Andersona też tak ostatnio idzie trochę zbyt wolno. Żałow coś powiedział o jakichś startach w boksie olimpijskim też dodatkowo, więc Ruiz no, fajnie wypada, ale bez szału. Więc cóż, no... Czekamy na tę walkę. Słuchajcie, jeszcze kilka zdań musimy o tym, o walkach w Polsce. Soczyński Walentyn, więc to na papierze to była walka tygodnia w Polsce, no i wydaje mi się, że nikt nie był zawiedziony, to Kasper to komentował tę walkę. On tam, Kasper pruje do nas, ale myślę, że dzisiaj już nie zdąży. W każdym razie, no... Ja mam takie zdanie, że widzieliśmy kogoś na kształt, powiedzmy, optymistycznie patrząc, Michała Cieślaka, to znaczy pięściarza, który wie, jak się bronić, pięściarza twardego, silnego. No nie jest to taki wiesz, potwór jak Cieślak,
ale naprawdę z Valentinem pokazał dużo. Pokazał dużo. O ile byłem rozczarowany jego walką z takim młodym Brytyjczykiem na wyspach, jakąś tam sobie podpatrzę, Aliosem Jumbim, no to tutaj walka z Valentinem naprawdę pokazała, chyba wszystkie rundy wygrał Soczyński. Pokazała, że to jest no, człowiek, który się rozwija i będzie fajnie go oglądać. Parzon czeski Gromadzki. Słuchaj, masz jeszcze jakieś złudzenia a propos, nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś, chyba nie, ale słuchaj. Nie miałem, natomiast walka bardzo dobra, jak na nasze podwórko, emocjonująca. Były knockdowny, było sporo mocnych ciosów, no natomiast wiadomo już, że Robert Parzęczewski jakiejś wielkiej kariery nie zrobi. Nawet w tym pojedynku były kryzysy kondycyjne, były strasznie sygnalizowane ciosy. Gdyby on tam troszeczkę spokojniej boksował, być może potrafiłby wpuścić Gromadzkiego w jakieś pułapki. Natomiast pokazał po prostu to tyle, co potrafi. No, ma niezłe uderzenie, natomiast na najwyższym poziomie trzeba te akcje przygotować, te akcje muszą być urozmaicone, bo lepszy przeciwnik bardzo łatwo będzie przewidywał te ciosy, bardzo łatwo będzie tych ciosów unikał. Także nie mam żadnych złudzeń. Dobry, taki solidny europejski poziom, to jest maksimum Roberta Parzęczewskiego. Wszystko zależy, jakich przeciwników przeciwko niemu będą jego promotorzy wystawiać. No natomiast on salonów na pewno nie zawojuje. Dobra bitka z Gromadzkim, wygrana wyraźnie, natomiast gdyby rzeczywiście był to zawodnik, który ma jakieś wielkie aspiracje, no to powinien spokojnie jednak Gromadzkiego wprowadzić na jakiś cios i znokautować. Tak, no tutaj było rozbijane, był Gromadzki. Różnica jest kolosalna, nie, tych warunków zasięgu. Co, ja nie wiem, czy to jest podobieństwo, no w stylu na pewno nie. Natomiast słuchaj, Paweł Stępień, Robert Parzęczewski. Czas mijał. No tak, można powiedzieć, czas minął. Jednak dużą część kariery Paweł Stępień zmarnował, natomiast Robert Parzęczewski przez moment zaskoczył wszystkich tymi swoimi zwycięstwami. Wydawało się, że może pójść jeszcze wyżej, ale czas pokazał, że to był chyba jego szczyt, to było jego maksimum. Być może nawet poniosło go w tym boksie troszeczkę wyżej niż początkowo się wydawało. Natomiast Paweł Stępień odwrotnie. Wydawało się, że to może być bardzo duża kariera, natomiast wszystko szło tak wolno, że on tego swojego pułapu możliwości nie osiągnął. Może się okazać, że nigdy nie osiągnie tego, co mógłby w boksie. Właśnie przez to prowadzenie, przez to, że tych wyzwań brakowało. Na pewno dużo większy talent to był Paweł Stępień, natomiast bardzo, bardzo się ten boks jego od kilku lat zatrzymał. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Mam nadzieję, że jakiś duży pojedynek jeszcze z niego wyzwoli. Moim zdaniem zdecydowanie lepsze papiery na boksowanie miał Paweł Stępień. Tu chyba nikt nie ma wątpliwości. Ten talent, czutka, swoboda, luz, timing, to było rzadkie jak na polskiego boksera, ale troszeczkę chyba się rozkochał sam w tym swoim boksie i nie poszedł z tym w ogóle do przodu. Z kolei Arab poszedł bardzo mocno, ale ten jego najlepszy czas już chyba minął. Dzisiaj PBC rozmowy o boksie w obsadzie boxing.pl. Bardzo wam dziękujemy. Następny raz już z Kacprem Bartosiakiem. Świetna godzinka. Andrzeju, stęskniłem się bardzo za wami, za tobą. Oczywiście was słuchałem tam. Jednak nie było. Tak, było bardzo dużo dobrych składów, ale jednak oryginalny Dream Team z 92 roku zawsze numer jeden. Także musi być komplet. Dziękujemy wam. Andrzej Pastuszek. Dzięki wielkie. Marek Cudek.
Dzięki. Cześć. Dobra, Marek, to do usłyszenia.